Dla mnie popływanie tutaj było naprawdę fantastycznym przeżyciem. Te fale się tam rzeczywiście przelewają. Tak wygląda Porto Moniz z góry. Tak jak widzicie, wieje wiatr. Ale miasteczko bardzo ładnie wygląda. Rodziny z dziećmi w Porto Moniz może ucieszyć ten plac zabaw. Nasza liana jest trochę za mała, żeby w pełni go docenić. Tutaj widzimy z góry największą atrakcję Porto Moniz, czyli te morskie baseny. I zobaczcie, jak się woda przelewa. Ja już tego nie filmowałem. Aha, woda się przelewa, ale ludzie siedzą i się cieszą i się nawet zbliżają tam, gdzie fale przychodzą. Tak baseny wyglądają z bliska. Teren jest zamknięty, tutaj jest kasa. Wejście dla osoby dorosłej kosztuje 3 euro, dzieci do 3 lat gratis. Jest mały plac zabaw i przy wejściu jest napisane, że woda ma temperaturę 20 stopni. Czy to jest dużo, czy mało? Zaraz zobaczymy. Dzisiaj Eliany nie zamierzamy moczyć, ale sami skorzystamy z tej przyjemności. No i trzeba też docenić, że duży teren pozwala, żeby bezpiecznie dzieci sobie tutaj pobiegały. Nie ma ryzyka wpadnięcia, tak jak w wielu takich bardziej naturalnych basenach, gdzie są skałki i nierówności terenu, czy trudne wejście. Jak tam skarby? I powoli się robi ciepła w piance. Dla mnie popływanie tutaj było naprawdę fantastycznym przeżyciem. Te fale się tam rzeczywiście przelewają. A raz na jakiś czas się przelewają tak bardzo mocno, że człowieka dosłownie popycha nas od tamtego brzegu na środek basenu. Także można poczuć potęgę oceanu. No i co ciekawe, jest sporo życia w tych basenach, to znaczy pływają rybki. Trochę jest tam wodorostu, pewnie jakieś kraby można spotkać. Trochę jakiś małż, więc nawet jest co pooglądać. I tylko Eliandusia jest niepocieszona, że jej nie puścili na pływanie, tak? Jak tam, Elianusia? Fajnie? Fajosko? Fajosko? Czy mogę już jeść? Po wczorajszych bardzo dobrych doświadczeniach i po nabraniu apetytu przez pływanie w basenach morskich. Stwierdziliśmy, że pójdziemy do tego samego miejsca co wczoraj, tylko zamówiliśmy na odwrót. Dzisiaj ja jem tuńczyka, a Gosia jest... Ale się pomylili i dali na moje ziemniaki, a na twoje ryż. No pomyli się, ale jedzenie było pyszne i dzisiaj też
Pachnie przepysznie. Jelianka, ty też zjesz, tak? No, niektóre rzeczy. Jak to się nazywało? Pałasz czarny? Czegoś tak? W każdym razie kolor czarnego nie jest. No jest dobra. Dzięki Ci Boże za to jedzenie. Pobłogosław ten posiłek. Amen. Tutaj jest kompleks basenów morskich, do którego chcieliśmy się dostać. Tylko analizujemy, czy damy radę tutaj w ogóle zjechać z wózkiem.